Zaczynamy kolejną magnetyczną przygodę. Jest to laptop Asus, który już był kiedyś tu u mnie, bo znowu jest znak rozpoznawalny. R540S. Tutaj była modyfikacja. Bodaj coś klient tutaj mówi, że coś się nie uruchamia. Więc zaraz zobaczymy, tu jest chyba już dysk SSD, bo w napędzie optycznym jest dysk twardy, ten stary. Zaraz zobaczymy, co tutaj nam ale tutaj musimy a nie, łączyć się, ale on chyba jest rozładowany. Nie wiem, czy tutaj akurat ten oglądowo nie wpasuje. Dobra. Nie wpasował. Więc tego tu weźmiemy. Ładuje się. Co on tutaj nam pokaże? Automatyczne naprawianie się włączyło. Zobaczymy, co to się tutaj zrobi. Diagnozuję w tej chwili komputer. Nie wiem, czy to jest widać, czy nie. Coś tu się zrobiło nie tak. Próbujemy tu odzyskać. Najprawdopodobniej trzeba będzie od nowa system grać.
koresponduję właściwie z klientem i uzgadniam po prostu jak i co robimy. Bo raczej się chyba nie tutaj nie stanie. No ale jeszcze spróbujemy. Zobaczymy co tutaj. Jak po uzgodnieniu z klientem dostaliśmy informację, żeby robić tak, żeby było dobrze, więc tutaj się nie będziemy z tym nad tym specjalnie zastanawiać, tylko trzeba działać. A żeby działać, to trzeba wyjąć dyski. Więc działamy. Rozkręcam. To jest ten laptop ze szpilkami. Na pewno. Na pewno. Szpila.
są te przednie. I musimy to wszystko tutaj wyciągać. Dobra. I teraz musimy tam tutaj sobie otwierać wszystko. Słuchajcie, uważać, bo w tej kolejności tu jest to uszpad, te taśmy są krótkie i to dosyć delikatnie trzeba robić, więc dokumentacja. Widzicie, że jest tutaj adata SU800 była zakładana, więc to trzeba wyciągnąć. Ja sobie wyciągnę dla bezpieczeństwa ten dysk. Kieszeni zewnętrznej, napędu optycznego i ten nasz SU tutaj. Ten nasz sobie tu wyciągniemy. Trzeba być uważaj, bo na tym laptopie kiedyś sobie rozwaliłeś ręce. Udało się. Oczywiście środek ciężkości się zmienił. Tutaj nie będziemy tego ruszać. Tutaj tego nie będziemy ruszać teraz. Bo z tego dysku kopiujemy sobie dane i będziemy instalować od nowa system, więc działamy. Ten drugi, dlaczego wyjęliśmy ten drugi? Ten drugi wyjęliśmy dlatego, żeby było bezpiecznie, w celach bezpieczeństwa, to znaczy po to, żeby w razie czego przy instalacji nie sformatować sobie tego, czego byśmy nie chcieli sformatować, czyli danych na tym ewentualnym dysku do gromadzenia danych. Także to w tej chwili byłoby tyle, bo ja muszę dane skopiować, więc tego procesu tutaj nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu najmniejszego tracić materiał i czas na tutaj nagrywanie tego. A wrócimy dosłownie niebawem, jak już będzie wszystko gotowe i laptop będzie miał zainstalowany system operacyjny wraz tutaj z programami do nauki zdalnej. Także cóż, moi drodzy, na dzisiaj byłoby to tyle. Tam jeszcze czeka na mnie komputer stacjonarny, bo tych sprzętów tutaj dosyć sporo zacząłem robić, więc dobrze jest to wszystko ogarnąć, żeby za dużo tego wyrozbieranego tutaj na pracowni Pingwina Jarvis nie było. Także, cóż kochani, dobrej nocy Wam życzę i zapraszam do śledzenia mojego kanału
i fanpage'a na Facebooku. Trzymajcie się.